Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam plan i zaraz go przedstawię. Plan jest dobry, plan jest skuteczny, plan jest darmowy. Jego realizacja nie będzie kosztowała nas ani złotówki. Za to realizacja tego planu da nam gigantyczne korzyści. Pierwsze, finansowe. Drodzy Państwo, na samym wprowadzeniu tego planu skorzystamy my wszyscy dziesiątki miliardów złotych rocznie. No wiecie, to piechotą nie chodzi. Zwłaszcza, że to się będzie kumulować przez wiele, wiele, wiele lat. To są dziesiątki miliardów złotych rocznie. Druga rzecz, realizacja tego planu uchroni nas przed tym, co się aktualnie dzieje we Francji. Także bardzo dobry plan. Za chwilkę go przedstawię. Zanim jednak, to żebyście Państwo zrozumieli, o co mi chodzi, muszę to wszystko osadzić w kontekście. A kontekst jest taki, że jak być może Państwo słyszeliście, rząd Prawa i Sprawiedliwości zadecydował, że w dniu wyborów do parlamentu odbędzie się referendum. I pytanie referendalne mniej więcej będzie brzmiało tak. Czy pan, pani jest za mechanizmem przymusowej relokacji imigrantów forsowanej przez Unię Europejską. Ta sprawa z tym proponowanym, a w zasadzie ogłoszonym, bo PiS nic nie proponuje, PiS po prostu ogłasza, że tak będzie, ta sprawa z tym pisowskim referendum jest oczywiście polityczna. PiS chce tak naprawdę dzięki temu zbudować oś sporu wokół w czasie kampanii wyborczej, nie o gospodarkę, nie o ekonomię, nie o inflację, którą wywołali, nie o inflację, którą podtrzymują swoimi decyzjami, nie o rekordowe zadłużenie państwa, nie o wydatki poza budżetem, które są w żaden sposób niekontrolowane, nie o coraz to nowe afery, których jest tak dużo, że nikt już chyba nie umie ich wszystkich zliczyć i tak dalej, i tak dalej. Tylko żebyśmy się zastanawiali, czy jesteśmy za tym przymusowym mechanizmem relokacji migrantów, które Unia Europejska próbuje narzucić. Od razu powiem, ja jestem przeciwko. Gdyby takie pytanie referendalne było i to referendum miałoby sens, to bym powiedział, tak, jestem przeciwko. Tyle tylko, że to referendum nie ma żadnego sensu. Dlaczego? Bo, jak powiedziałem na wstępie, ten mechanizm przymusowej relokacji migrantów jest przez Unię Europejską narzucany. I on będzie narzucany niezależnie od tego, jaki będzie wynik referendum w Polsce. Tak naprawdę, żeby rząd po uzyskaniu wyników tego referendum mógł coś realnie zrobić, to pytanie referendalne musiałoby brzmieć, czy pan, pani jest za wyjściem z Unii Europejskiej. Bo Unia Europejska nam ten mechanizm narzuci lub nie narzuci, niezależnie od tego, jakie będą wyniki tego referendum, więc to jest czysta pisowska polityka, czyste pisowskie wyrachowanie, żeby było śmieszniej. To zdaje się, że zerżnęli to z pana Orbana, który zrobił dokładnie taki sam numer i takie referendum zrobił w dniu wyborów, żeby nakłonić swoich wyborców do pójścia na wybory, no bo szli na referendum, a w tego samego dnia, w tym samym lokalu były wybory, to przy okazji sobie tam zagłosowali, nie? Oraz, żeby no, odwrócić uwagę od coraz większych problemów na Węgrzech. Ale można, drodzy Państwo, osiągnąć ten sam efekt, który chce osiągnąć PiS, a nawet większy, lepszy, dużo lepszy. Można nie tylko Polskę pozbawić, a w zasadzie ulżyć Polsce ciężaru około 2000 nielegalnych imigrantów z Unii Europejskiej rocznie, ale można z Polski na stałe zdjąć widmo utrzymywania milionów nielegalnych migrantów, którzy będą się paść na przeróżnych zasiłkach socjalnych, którzy będą żyć z naszej pracy i którzy będą uważać, że im się wszystko należy, będą się nudzić, będą mieli za dużo wolnego czasu, będą uprzywilejowani, bo będą żyć z naszej pracy, z naszych podatków, z świadczeń socjalnych, które mają z naszych podatków lub z długu, które są na nasz koszt zaciągane, a którzy będą jeszcze uważać, że
Oni są jacyś pokrzywdzeni, w związku z tym będą wychodzić na ulicę i nie wiem, albo palić samochody tak jak we Francji, albo nie wiem, może, nie wiem, w Polsce to bardziej może siekiernice wyjdą, czy będą, nie wiem, gwoździami mordować nasze dzieci. Cholera wie, drodzy Państwo, jest sposób, jak się tego raz na zawsze zagrożenia pozbyć. I można to zrobić bardzo prosto, poprzez dodawanie innych pytań referendalnych, i które to pytania referendalne odpowiedzą na pytania, które są już całkowicie w gestii polskiego rządu. Bo jeszcze raz podkreślę, to czy my Polacy powiemy w referendum, że jesteśmy za tym mechanizmem, czy jesteśmy przeciwko temu mechanizmowi, to Unia Europejska ma to gdzieś. I tak to albo wprowadzi, albo tego nie wprowadzi. Natomiast można oprócz tego pytania pisowskiego, które jest bez sensu, dołożyć pytania, które ja za chwilkę powiem, które mają bardzo głęboki sens, bo rząd może w przypadku określonej decyzji natychmiast ją wdrożyć, a skutek będzie tak, jak powiedziałem. Wszelcy naciągacze sobie z naszego kraju pójdą i tu już nie wrócą. Niezależnie od tego, czy ci narzuceni przez Unię Europejską, czy ci na przykład wpuszczeni przez PiS, przez ukraińską granicę. I tu pamiętajmy, że PiS wpuszczał przez ukraińską granicę ludzi, co całkowicie jak leci. Więc do Polski wniknęli również tak zwani baćkowi turyści, czyli ci nielegalni imigranci, którzy z Białorusi próbowali nielegalnie wtargnąć przez granicę polsko-białoruską. Oni sobie już po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainę nie pojechali na Ukrainę i wjechali do Polski przez granicę z Ukrainą. Tak, drodzy Państwo. Także, drodzy, aha, i teraz ktoś powie o Krzyśku, ale przecież to trzeba by zrobić dodatkowe referendum, to by pieniądze kosztowało. Nie. Mówię, do tej karty referendalnej należy po prostu dołożyć dodatkowe pytania. Co za różnica? Skoro już pisowcy zdecydowali, że będzie komisja referendalna, że będzie głosowana, będzie pytanie referendalne, będzie karta referendalna, to czy na tej karcie będzie jedno pytanie, czy pięć pytań? Drodzy Państwo, to jest różnica w cenie tuszu? Przepraszam, to jest ile? Kilka tysięcy złotych różnicy? No, drodzy Państwo, no, przy tych miliardach, czy setkach miliardów, które PiS rozpierdziela na prawo i lewo, no to wszyscy znawaciki. A czy ta komisja będzie miała do policzenia jedno pytanie, czy trzy pytania, czy pięć pytań, to jej zapłacą dokładnie tyle samo. A więc, drodzy Państwo, pierwsze pytanie, które powinno być zadane. Czy jest Pan, Pani za tym, żeby imigranci spoza Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mają status uchodźcy, czy też nie mają tego statusu uchodźcy, dostawali w Polsce świadczenia socjalne? Tak czy nie? Jeśli wyjdzie, że my Polacy w swojej szczodrości chcemy, żeby imigranci, niezależnie od tego, czy mają status uchodźcy, czy nie mają statusu uchodźcy, żyli sobie w Polsce na koszt polskiego podatnika, dostając polskie 500+, polskie bodajże świadczenia opiekuńcze, coś takiego, tam 12 tysięcy coś tam chyba było, coś takiego i inne polskie świadczenia socjalne. Jeśli uznamy, że my tego chcemy, jesteśmy tak szczodrzy, no to ja w tym momencie gdzie stracę wiarę w nasze społeczeństwo, ale okej. Rząd, znaczy społeczeństwo zadecyduje, że społeczeństwo chce świadomie pogorszyć swój stan bytowania, świadomie chce się dalej zadłużać, świadomie chce, żeby kosztem ich dzieci, inne dzieci dostawały, w zasadzie rodzice innych dzieci dostawali świadczenia. Jeśli Polacy tak zdecydują, to tak będzie. Natomiast, jeśli Polacy w swojej mądrości zdecydują, że imigranci, niezależnie od tego, czy mają status uchodźcy, czy nie mają statusu uchodźcy, w Polsce nie mogą liczyć na świadczenia socjalne, podkreślam świadczenia socjalne, no to wtedy, drodzy Państwo, problem się rozwiąże. Bo wtedy żaden nielegalny imigrant narzucony nam przez Unię Europejską nie będzie chciał tu dłużej zostać. Więc wtedy Unia może nam tutaj wpierdzielić nie 2000 tych nielegalnych imigrantów, których oni nazywają uchodźcami, tylko 10 tysięcy. Oni pobędą w Polsce tydzień, dwa tygodnie i uciekną. No bo jest oczywiste, że ci ludzie przyszli tutaj po świadczenia socjalne. Przyszli tutaj po to, żeby
nie musieć pracować, a móc całkiem dobrze żyć. W związku z tym, jeśli zostaną relokowani do kraju, w którym nie mają na to kompletnie żadnych szans, no to z tego kraju wyjadą. Proste, proste. Banalne, banalne. O i na to rząd Prawa i Sprawiedliwości już ma całkowity wpływ. Bo nikt nie każe migrantom wypłacać jakichkolwiek świadczeń socjalnych. Przy okazji, drodzy Państwo, rozwiąże się problem Ukraińców, którzy nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, ale w sporej części wyłudzają polskie świadczenia, między innymi 500+. Jakiś czas temu pisały o tym media głównego nurtu, bodajże nawet chyba Rzeczpospolita, robiłem na ten temat vloga. Ile to setek tysięcy świadczeń w Polsce nielegalnie wyłudzają Ukraińcy. Generalnie przyjeżdża sobie taka pani z Ukrainy, pokazuje kwitki, że ma dzieci i bierze 500+, a następnie sobie wraca na Ukrainę. I oficjalnie o tym ZUS, drodzy Państwo, powiedział, że to jest skala nadużyć jest gigantyczna, idąca w setki tysięcy wyłudzonych świadczeń, czajcie? I co ciekawe, co tam było takiego ciekawego, to to, że tam ZUS zapowiedział, że będzie ściągał, próbował odzyskać te wyłudzone świadczenia, co już jest kuriozum, bo Polak złapany na wyłudzaniu świadczeń z ZUS-u idzie pod prokuratora, stawia mu się zarzuty karne, idzie pod sąd i ma duże prawdopodobieństwo, że pójdzie siedzieć. Tymczasem Ukraińcom w ogóle nikt nie myślał, żeby ich tam pociągnąć do odpowiedzialności za okradanie polskiego podatnika. Oczywiście nie twierdzę, że wszyscy, broń Boże. Nie wszyscy, drodzy Państwo. Ileś tam milionów ich tutaj w Polsce jest, tam wyłudzenia dotyczyły iluś set tysięcy świadczeń. Broń Boże, nie wszyscy. No ale spory procent, nie? Spory procent, no to im nikt tam nawet nie próbował stawiać jakichś zarzutów za to, tylko że może by oddali. I potem były jakieś dane, ile procent tych nielegalnie wyłudzonych świadczeń ZUS-owi udało się odzyskać. I to było coś koło 2%. No, 2%, drodzy Państwo. 2%. Także, drodzy Państwo, przy okazji też, oczywiście stracą te świadczenia socjalne, tak jak 500+, ten rodzinny kapitał opiekuńczy, to jest chyba 12 tysięcy i tak dalej. Również inni Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, nie wyłudzają tych świadczeń, tylko oni tutaj rzeczywiście w Polsce siedzą. Tyle tylko, że dlaczego oni by mieli dostawać te 500+? Drodzy Państwo, nam PiS tak to przedstawił, że zrównywanie Ukraińców z Polakami w prawach na przykład do opieki socjalnej, to jest standard. No nie. Żaden inny kraj w Europie nie dał Ukraińcom takich przywilejów socjalnych, jakie rząd pisowski i tej suwerennej Polski Ukraińcom. Żaden inny kraj im tak nie dał. Oni nie mają w Niemczech dokładnie takich samych praw do opieki zdrowotnej i ichnych świadczeń socjalnych jak Niemcy. To dlaczego mieliby mieć w Polsce? Ci, którzy dostaną status uchodźcy, podkreślam uchodźcy, na czas, gdy mają status uchodźcy, należy rozważyć, czy nie powinni dostać jakiegoś świadczenia dla uchodźców, zasiłku uchodźczego. Ale dlaczego mają dostać 500+, dlaczego mają dostawać 12 tysięcy plus bodajże, czyli ten rodzinny kapitał opiekuńczy itd., itd.? Niech dostają zasiłki dla uchodźców. Oczywiście powinny być one finansowane ze środków Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Bo dlaczego miałoby być finansowane ze środków biednej Polski? Także ja nie chcę, żeby ci ludzie nie dostawali pieniędzy, broń Boże. Tylko niech te pieniądze wypłaca Unia Europejska, niech te pieniądze wypłacają Stany Zjednoczone, dwa bardzo bogate byty i niech to się nazywa zasiłek uchodźczy. Jeśli ktoś przyjechał do nas z terenów objętych wojną, Ruskie zniszczyli mu dom, on nie ma do czego wracać. Oczywiście. No ale jak ktoś jest ze Lwowa, albo z takich terenów, na których bez problemu można kupić w polskich biurach podróży wycieczki, all inclusive, no to co? Ja mogę bezpiecznie pojechać w tamten teren, bo tam jest bezpiecznie dla mnie jako do turysty,
a on nie może tam siedzieć i musi tutaj być w Polsce jako uchodźca? Dziwne, nie? Dalej. Status uchodźcy tracisz też, gdy opuścisz teren, gdy wrócisz na teren, z którego uciekłeś, tak? Czyli ci wszyscy ludzie, którzy twierdzą, że na Ukrainie jest tak niebezpiecznie, że muszą przyjechać do Polski, a jednocześnie wracając tam sobie na przykład na święta Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia, no wydaje mi się, że powinni stracić ten status uchodźcy, a więc też i świadczenia. No bo jeśli tam jest niebezpiecznie, to po co nawracali? A jeśli tam jest bezpiecznie i wrócili tam bezpiecznie, no to chyba nie powinni być nazywani uchodźcami. Ja przypomnę, że ileś lat temu w Niemczech, albo w Austrii, nie pamiętam, była afera, gdzie tak zwani uchodźcy z tej fali z 2015 roku wrócili sobie bodajże do Syrii na wakacje. I tam Niemcy albo Austriacy natychmiast stwierdzili, że w takim razie to nim odbierają status uchodźcy wszystkie przywileje uchodźcy. Wszystkie. Bo nie są uchodźcami, bo wrócili do terenów, na tereny, z których uciekli, bo rzekomo było niebezpiecznie. Broń Boże, nikt nie twierdzi, że na Ukrainie nie ma wojny. Oczywiście, że jest na Ukrainie wojna, to jest oczywiste. No ale wydaje się, że te działania zbrojne dotyczą pewnego części tej kraju. Poza tym, ci ludzie wracając tam na przykład na święta, sami de facto mówią, jak według nich jest, tak? Skoro wracają tam na święta, to znaczy, że ich zdaniem jest tam bezpiecznie. To jest pierwsza rzecz, czyli kwestia związana, drodzy Państwo, z świadczeniami socjalnymi 500+ i tak dalej. Druga rzecz. Czy jest pan, pani, aby osoby spoza Unii, a nie, w ogóle. Czy jest pan, pani, aby ludzie bez obywatelstwa polskiego, którzy przepracują w Polsce mniej lat niż jest wymagane dla obywatela polskiego do uzyskania emerytury minimalnej, dostawali emeryturę minimalną. Inaczej. Czy jest pan, pani za tym, by obcokrajowcy, którzy przepracowali w Polsce mniej lat składkowych niż wymaga się od obywatela polskiego, by uzyskał minimalną emeryturę, otrzymywali minimalną emeryturę? Tak, nie. Jeśli tak, no okej. Nadal będziemy się bawić w takie akcje, że przyjeżdża do Polski na przykład Ukrainiec, który przepracował na Ukrainie 25 lat, ale w Polsce przepracuje sobie tylko jeden miesiąc i będzie dostawał polską emeryturę, mimo tego, że odprowadzi do Polski tylko i do polskiego ZUS-u tylko jedną składkę, będzie dostawał w Polsce polską emeryturę minimalną, która jest bodajże 4 razy większa od ukraińskiej emerytury minimalnej i bodajże 2 razy większa od średniej emerytury na Ukrainie, czyli mu się niesamowicie opłaca. Jeśli Polacy tak zdecydują, to tak będzie. Ale jeśli Polacy tak nie zdecydują, no to rząd PiS-u może tym ludziom, którzy nie przepracowali w Polsce w chwili obecnej, to jest 20 lat dla pań, 25 lat dla panów, po prostu pozabierać te minimalne emerytury. I wypłacać tyle, ile się należy kapitałowo z tej jednej, dwóch czy trzech składek, jakie wypłaci. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby o to spytać. Dalej. Przy okazji bym zapytał. Czy jest pan, pani za wprowadzeniem zasady, iż o obywatelstwo polskie Inaczej. Czy jest pan, pani, by obywatelstwo polskie za wyjątkiem sytuacji, gdy obywatelstwo należy się z urodzenia, mogła otrzymać wyłącznie osoba, która mógł otrzymać obcokrajowiec, który przepracuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej minimum 10 lat i zda przed Państwową Komisją egzamin z języka polskiego co najmniej na poziomie B2, egzamin z historii Polski, egzamin ze znajomości hymnu polskiego, po prostu go odśpiewa, i egzamin ze znajomości kultury polskiej. Czy mówiąc krótko, bo może się wyraziłem nieprecyzyjnie. Osoby, które w chwili obecnej dostają obywatelstwo z urodzenia, tak? Urodził się
urodził się z matki Polki, ojca Polaka lub z samej matki Polki, bach, dostaje obywatelstwo. Proszę bardzo. Oczywiście, drodzy Państwo, dzieci Polaków z miejsca są Polakami. Natomiast osoby, które są obcokrajowcami i którzy chcą otrzymać polskie obywatelstwo, czy jesteś za tym, żeby musieli co najmniej 10 lat legalnie w Polsce przepracować, legalnie znaczy odprowadzać 10 lat składki, zdać egzamin z historii Polski, zdać egzamin z kultury Polski, jaka jest w Polsce panuje, i zdać egzamin odśpiewać hymn. Mi się wydaje, że to jest całkowicie sensowne, drodzy Państwo. Moim zdaniem zasady, które dotyczą nadawania obywatelstwa polskiego, są za łagodne. Coraz bardziej zbliżamy się niebezpiecznie w stronę krajów, które bardzo łatwo szastają paszportami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład obcokrajowiec na terenie Polski nie umie, a i oczywiście jeszcze zdać egzamin ze znajomości języka polskiego, że obcokrajowiec, że, przepraszam, Polak nie umie mówić po polsku, Polak nie zna historii Polski, Polak nie umie śpiewać hymnu. I o ile Polaków, no, którzy mają to jakby... Nie, no, każdy Polak powinien umieć, tak? A nie, drodzy Państwo, jest pełno ludzi z obywatelstwem Polski, średnio mówią po polsku. No, drodzy Państwo, no to niedługo staniemy się takim krajem na przykład jak Cypr, gdzie na pstryk można mieć obywatelstwo, tylko że na Cyprze zdaje się trzeba kupić nieruchomość, więc trzeba zasilić tamtejszą gospodarkę. A PiS, przepraszam za wrażenie, rozdaje polskie paszporty na prawo i lewo. I ostatnie pytanie referendalne zadałbym o system opieki zdrowotnej. I nie, ja nie jestem za tym, żeby imigrantów nie leczyć. Broń Boże, jestem za tym, żeby imigrantów leczyć. Zwłaszcza za tych, którzy mają status uchodźcy. I się powinno leczyć. Ale nie kosztem polskiego pacjenta. Tajemnicą Poliszynela jest, że kolejki do lekarzy, które w Polsce już i tak były tak długie, że niektórzy nazywali stanie w tej kolejce eutanazją, że no, tak długo czekasz, aż dostaniesz się do lekarza, że po prostu wykitujesz. One już były takie długie, teraz są jeszcze dłuższe. Drodzy Państwo, w chwili obecnej jest problem dostać się z dzieckiem z gorączką do lekarza. Jak masz pieniądze, oczywiście prywatnie bez problemu. Ale państwowo na NFZ? Już jest problem. Trzeba czekać, czasem nawet kilka dni, z dzieckiem z gorączką. To wynika z bardzo prostej przyczyny. Decyzją PiS-owską w Polsce znalazło się kilka milionów pacjentów więcej, bardzo często z pewnymi zaszłościami zdrowotnymi, którzy w tej chwili sobie w Polsce siedzą, mają dużo czasu i się leczą na koszt polskiego podatnika, ale przede wszystkim wypychając niejako Polaków z kolejki. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. To jest oczywiście nie wina tych ludzi. Ja nic do tych ludzi nie mam. Ja mam coś do PiS-u, który, drodzy Państwo, po 200 tysiącach nadmiarowych zgonów w czasie COVID-u, no zaraz nam zafunduje dodatkowe nadmiarowe zgony w wyniku tego, że PiS-owcy dosypali do polskiego systemu ileś milionów nowych pacjentów, a nie zwiększyli ilości lekarzy ani pielęgniarek. Więc jest ilość świadczeń mniej więcej taka sama, ilość świadczeń obywateli dużo większa. Coraz trudniej się dostać. Zwłaszcza, jak nie masz czasu i musisz pracować. Nie? Dlatego też ja uważam, że powinno być tak, że dla migrantów, którzy mają status uchodźcy, powinien powstać oddzielny system opieki zdrowotnej, w którym to przyjmują lekarze i pielęgniarki sprowadzeni z zagranicy. Drodzy Państwo, skoro PiS-owcy byli w stanie zrobić tyle tych szpitali tymczasowych na pstryk, to dlaczego nie zrobić dodatkowych przychodni, dodatkowych szpitali dla obcokrajowców, którzy mają status uchodźcy? Prawda? Natomiast na pewno Amerykanie, którzy tak bardzo mocno wspierają, na pewno Unia Europejska, która tak bardzo mocno wspiera, na pewno chętnie przyśle tutaj swoich lekarzy, swoje pielęgniarki, inny personel medyczny oraz personel pomocniczy tak zwany, sprzęt, lekarstwa i będą ich leczyć. Bo tych ludzi trzeba leczyć. Ale nie kosztem polskiego pacjenta. I pytanie referendalne właśnie o to bym zadał. Czy jesteś za tym, żeby imigrantów mających status uchodźcy
leczyć w specjalnych placówkach opieki zdrowotnej, w której leczyć będzie specjalny personel przysłany tutaj przez sojuszników wspierających te kraje, z których oni będą przychodzić, znaczy na przykład Ukraińców, Syryjczyków, prawda? Bo przecież to nie tylko Ukraińców, chodzi o Syryjczyków, wielu, wielu innych, prawda? Tak powinno być. No przecież rząd pisowski na pewno to, drodzy Państwo, załatwi. Uważam, że tak było. Natomiast imigranci, którzy nie mają statusu uchodźcy, drodzy Państwo, no to jest prosta piłka. Albo płaci składki na NFZ i wtedy jak płaci składki na NFZ, to ma prawo, jak każdy inny człowiek, który płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, albo niech płaci prywatnie za wizytę u lekarza, drodzy Państwo. I ktoś, kto mi powie, Krzyśku, ty jesteś bez serca, to byś chciał, żeby imigranci płacili za lekarza. My, którzy od lat płacimy składki na NFZ, przecież i tak płacimy za lekarza. Kiedy ty byłeś ostatnio u dentysty na NFZ, a wiesz, że płacisz składki na państwowego dentystę? Czy kiedykolwiek u niego byłeś? Kiedy byłeś normalnie u lekarza? Tak normalnie. Na NFZ. Jak często my musimy płacić? To, drodzy Państwo, skoro my płacimy, to obcokrajowcy też mogą. A jak mają status uchodźcy, niech to będzie na karku ONZ-u, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Wielkich, bogatych. Oni mogą przysłać tutaj dodatkowych lekarzy. Wszyscy byli w stanie na pstryk budować wielkie szpitale, jak trzeba było, które co prawda chyba w większości stały puste w czasie COVID-a, no ale rozumiem, że teoretycznie mieli tam być pacjenci. Więc teraz niech będą tam pacjenci. Tych ludzi trzeba leczyć. Ale nie kosztem polskiego pacjenta, tak samo uchodźcom trzeba zapewnić byt. Ale nie kosztem polskiego podatnika. Niech za to płaci ONZ, niech za to płacą Stany Zjednoczone, niech za to płaci Unia Europejska. Tak uważam. A co wy na ten temat myślicie? Piszcie w komentarzach, proponujcie też inne pytania referendalne i miejmy nadzieję, że to przejdzie. Miejmy nadzieję, że pisowcy nie będą bandą hipokrytów i takie pytania dopiszą. I wtedy się przekonamy, co na ten temat myśli cała Polska. Warto pytać, warto rozmawiać. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa.